Witajcie! Dziś zabierzemy Was w fascynującą podróż do świata inżynierii materiałowej. Nauki, która kryje się niemal za każdym używanym przez nas przedmiotem. Lecz zanim wyruszymy w tę drogę, pozwólcie, że opowiem Wam, czym w ogóle jest inżynieria materiałowa. Inżynieria materiałowa to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem, projektowaniem i tworzeniem nowych materiałów oraz udoskonalaniem tych już istniejących. Dlaczego jest tak ważna? Otóż wszystkie rzeczy wokół nas, nasze telefony, komputery, samochody czy budynki, powstały przecież z jakichś materiałów. Bez inżynierii materiałowej nie mielibyśmy pojazdów, sprzętów i innych przedmiotów, bez których dziś trudno wyobrazić sobie życie. Kiedy chcesz gdzieś szybko dotrzeć, prawdopodobnie jedziesz tam samochodem. Czy wiesz, że każda część auta, od silnika po karoserię, została zaprojektowana dzięki osiągnięciom inżynierii materiałowej? Inżynierowie materiałowi poszukują najbardziej wytrzymałych, lekkich i trwałych materiałów, by samochody były nie tylko bezpieczne, ale też ekonomiczne w użytkowaniu. Jednak to nie wszystko. Inżynieria materiałowa odgrywa ważną rolę także w medycynie, gdzie wykorzystywana jest na przykład przy produkcji implantów chirurgicznych, w sporcie, aby zapewnić wytrzymałe i lekkie sprzęty, czy w elektronice, gdzie umożliwia tworzenie coraz mniejszych i bardziej wydajnych urządzeń. Sama inżynieria materiałowa ma bogatą historię sięgającą tysięcy lat wstecz. Już starożytni Egipcjanie opanowali sztukę wytwarzania szkła, a Rzymianie tworzyli wyjątkowo trwałe materiały budowlane, takie jak beton. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w XIX wieku, gdy Alfred Nobel wynalazł dynamit, rewolucjonizując tym samym cały przemysł materiałowy. Źródłem fascynujących pomysłów dla inżynierii materiałowej bywa sama natura. Materiały inspirowane naturą to prawdziwe cuda techniki. Doskonałym wzorem dla inżynierii materiałowej jest choćby łapa Gekona, która wykazuje silną przyczepność do podłoża dzięki gęsto upakowanym rzędom keratynowych włosków. Inny przykład stanowi nić pajęcza, zawdzięczająca swą wyjątkową trwałość dwóm budującym ją związkom – wytrzymałej fibroinie i plastycznej serycynie. Podpatrywanie przyrody zaowocowało również odkryciem tzw. efektu lotosu, czyli zjawiska samooczyszczania się powierzchni. Osobliwa struktura i skład chemiczny liści lotosu powodują, że liście te nie mokną. Silne odpychanie cząsteczek wody przekłada się z kolei na odporność na zabrudzenia i przemoczenie. Współcześnie tę zdolność samooczyszczania liścia lotosu wykorzystuje się w wielu produktach komercyjnych, takich jak choćby farby czy dachówki. Czy wiedzieliście, że przypadkowe odkrycie teflonu miało ogromny wpływ na rozwój inżynierii materiałowej? W 1938 roku Roy Plunkett, pracując nad nowym chłodziwem, niespodziewanie odkrył ten nieprzywierający materiał, który później znalazł zastosowanie w kuchniach na całym świecie. Inżynieria materiałowa stale się rozwija i ewoluuje. Zastosowanie zaawansowanych technologii, takich jak nanotechnologia i biotechnologia, otwiera nowe możliwości w projektowaniu materiałów o zaskakujących właściwościach. Przemysł kosmiczny, medycyna czy energia odnawialna to tylko niektóre obszary, w których inżynieria materiałowa odegra w przyszłości kluczową rolę. Jak widzicie, inżynieria materiałowa leży u podstaw rozwoju technologicznego i innowacji w wielu dziedzinach. Dzięki niej nasz świat staje się coraz bardziej bezpieczny, dostępny i zrównoważony. A kto wie, jakie rewolucyjne odkrycia są dopiero przed nami.